No hej, dzisiaj pokażę Ci, jak naostrzymy te dwa nożyki, ale nie tylko krawędzie tnące, ale naostrzymy im też grzbiety, żeby lepiej krzesiwko działało, żeby w ogóle działało. No. Już sobie wypaliłem dziurę tutaj. Dzisiaj mamy takie szybkie zleconko. Dwa nożyki. I co tutaj trzeba zrobić? Bo to jest tak, nie samym ostrzeniem człowiek żyje. O, jest, wytarmusiłem go. Taki oto jegomość. A drugi tam jeszcze ten. I je musimy naostrzyć, bo są troszkę tępe, ale nie w tę stronę. Ok. O, są troszkę tępe, nie bardzo. No. Wymagają, dobra. Ale klient jeszcze poprosił, żeby mu grzbiet naostrzyć. Chodzi o to, żeby mógł używać krzesiwa. A tutaj mam nadzieję, że uda mi się jakoś pokazać. O, mam nadzieję, że to widać, że tu jest... Tu mamy troszkę zaokrąglone. Nawet pod palcem czuć, że tu tak naprawdę to nic takiego... Choćby się chciało zarysować, to się nie da. I w drugim jest podobnie, choć tu. O, o, nawet krzesiwko jest. Ten drugi taki bardziej do rąbania. Kształt. O, i tu widzimy taką małą krawątkę. A najbardziej nas interesuje ten grzbiet. O. Tutaj widać, jakby ktoś już próbował szlifować odtąd do tamtąd, do początku. Ale tu wciąż jest to gdzieś zaokrąglone. Dobra, czyli tak, najpierw trochę te mazy wyczyścimy, później będziemy szlifować grzbiety i musimy zrobić tak, żeby były jak najostrzejsze i żeby jak najfajniej wyglądały, co też nie jest takie do końca proste. Okej, dobra, jedziemy. To najpierw sobie przeczyścimy nożyki i do tego użyjemy takiej gumki do rdzy. Kiedyś już pokazywałem, bardzo fajna. Można stosować na mokro. Dlaczego by nie? Troszkę mi tu średnio wygodnie, ale nie mam takiego innego miejsca. Przebarwień. Teraz z tej strony. Tego typu gumki można stosować na mokro i na sucho. Na mokro i na sucho można stosować tego typu gumeczki. Jak chcemy troszkę delikatniejszy efekt, to lepiej na mokro. Okej. Okay. Okej. Okay. Czy widać różnicę? No oczywiście, że widać. Dobra. Bierzemy drugiego. Panie. Tutaj to szybko zeszło. Teraz tą stronę. Tak wygląda, a jak będzie zaraz wyglądać, o wiele lepiej oczywiście.
Cyk, cyryk, cyk, cyk, cyryk, cyk. Dobra. Wycieramy, wycieramy. Wytrzemy, wytrzemy, wytrzemy. I proszę, jakie ładne, jakie czyste. Super. Dobra. I co? I idziemy ostrzyć, ale najpierw będziemy ostrzyć grzbiety. Przejedziemy je na szlifierce. Najlepszy efekt będzie, jak ściągniemy więcej materiału, żeby zlikwidować to takie zaokrąglenie, które tutaj mamy na końcu tej płaszczyzny, tego boka naszego, boku noża. Jedziemy! Dobrze, i teraz tak, mamy kształt odpowiednio zrobiony, już widać, nam tutaj się tak nie błyszczy przy tej krawędzi, bo to, co ostrzyciele wiedzą, jak jest ostre, to się nie błyszczy, nie odbija światła. No, nie jest zaokrąglone, więc nie scylo. No i dobra, dobra, następny. Później sobie zmienimy gradację pasa i będziemy to upiększać. Bo na razie, nie wiem, czy to widać. O! Widzisz, na razie jest taka pas niskiej gradacji, więc to jest 80. Więc tak to wygląda. No. Ale zrobimy, żeby było ładnie. Dobra, następny. No i dobre, tutaj mamy też zrobione tak, że jest fajnie ostre i tutaj też jest fajnie ostre. Teraz sobie zmienimy pas na jakiś inny. Spróbujmy tego. Możemy jeszcze niższą gradację zastosować. Znacznie wyższą, Jezu, sorry. Po prostu gładszy pas jeszcze wypróbujemy, a później dopiero będziemy to obrabiać ręcznie. No i dobrze, fajnie nam to wyszło. Już wam tutaj postaram się pokazać, co i jak. Okej, ten jegomość po tym ostatnim pasie wygląda, no, wygląda na praktycznie skończony, jeśli chodzi o grzbiecik. Natomiast ten drugi joker, to jeszcze ma takie, że mógłbym tutaj coś ogarnąć.
nic źle. Dobra. No to zaraz przechodzimy do ręcznego. Jedziemy. Dobra, więc spróbujmy tak. Spróbujmy od tego. Jakie mam fajne imadełko. To jest moje imadełko do grzbiecików. Dobra. Weźmiemy sobie tutaj papier ścierny. Spróbujmy 800. Tak, żeby to tylko ujednolicić. Żeby to delikatnie tutaj wygładzić. Już widzę, że nic więcej nie potrzebuje wyższej gradacji. Może troszkę na niższą, na troszeczkę bardziej chropowatą, bo tu mi się pojawiają jakieś ryski, które głębokie zrobiłem pierwszym pasem. Dobra, to weźmiemy, nie wiem, 240. Spróbujmy. Tutaj. Jest jakiś oparciuch. Dobre, i pięknie, i w ogóle. Dobra. Wracamy do 800. Dobra, teraz była tak, 240, no to teraz 800. Zaraz się knife makerzy będą oburzać w komentarzach, to się nie tak robi. Ale co tam, nie ma się co przejmować. Oni się zajmują czymś innym, ja się zajmuję czymś innym. Najważniejsze, że klient jest zadowolony. Sprawdzam też, bo wcześniej czułem, że tu na krawędzi jest taki grat, po prostu wystaje troszkę od tego szlifowania, tak jakby resztka naszego urobku stali się wykrzywiła. Dobrze, dobrze, jest super, ja bym tak zostawił. No lepiej się nie da naprawdę. Wyszło fajnie. Wyszło fajnie i wygląda na to, że jest ostre. Jeszcze tutaj tylko przelecimy włókniną. Chodź tutaj. Dobra, jest efekt taki, co chcę. Ok, później wam to jeszcze pokażę, jak to wygląda. I zobaczymy wtedy, czy to nam działa tak, jak powinno z krzesiwem. A w międzyczasie wracamy do Jokera. We'll be right back.
Super. Super. Jest tak, jak ma być. Jest. Super. Dobra. To idziemy do okazania. A teraz możemy ostrzyć na tormeczku. Zobacz, jakie ładne. Haha. Okej. Okay. O, teraz to ja widzę, co ja robię. Czy mnie widać? Tomasz nieuczesany to w czapce. Dobra. Czyli tak, najpierw sobie ustawimy kąt. Nie będziemy używać kątomierza. Mi się nie chce. Ja tak naprawdę to po prostu będę celował w tą krawędź, która jest. Czyli przystawiam, przesuwam delikatnie i patrzę. No idealnie. A jeszcze se sprawdźmy z drugiej strony, bo czasami może być symetria zaburzona. Albo na tormeczku, albo w samym nożu. Czasami się tak zdarza, ale jest super. Jest po prostu lepiej nie mogło być. To tak tylko do kamery, to tak szybko idzie. No. Ta metoda znajdowania kąta, że tak ją nazwę, to też jest proponowana właśnie przez Tormeka gdzieś tam w instrukcji, tylko oni markerem jeszcze sobie malują krawędź tnącą, żeby dokładniej widzieć, ale ja mam okulary. Dobrze widzę w okularach i w miarę widzę nawet bez tego markera. Dobra. Czy tak będzie dobrze? Tak będzie dobrze. Zobaczymy. Jak idzie? No bajka. Widzisz, widzisz? Jak pięknie, tak ma być. A tu. Czy to będzie tak jakoś widać z drugiej strony? No, o to chodzi, że mamy robić taką fajną krawędź tnącą. No to jedziemy. Troszeczkę tak delikatnie ostrzej. Dobra. Teraz przejedziemy, będzie ok. Tradycyjnie, jak większość noży używanych do krojenia, był najbardziej tępy na brzuchu. No, tutaj jest jeszcze tępy. Są noże używane do krojenia, to są najczęściej tutaj tępy. Jak do rzucania, no to coś jest z czubkiem, nie tak? I tyle. Dobra. Teraz wygładzamy kamyczek drugim kamyczkiem. Okej. Jest gładszy. To nam spowoduje, że będzie takie delikatniejsze wykończenie. A co za tym idzie, będzie kapeńkę ostrzejszy. I dobre. Jest. Mamy go. Mamy go. Już go tutaj ino przeczyszczę. Dobra, mamy deseczkę. To jest ok. I karteczka.
Czy jest ostry? No jest ostry. Dobra. Dobra. I teraz bierzemy drugiego wariata. A jak? No. Tutaj oczywiście trzeba powiedzieć, jest umówione z właścicielem, że mam powtórzyć po prostu tą delikatną tutaj krawędź tnącą. A nie szlifować całego tutaj. Żeby nie było. Dobra. No i dobra. Tutaj powinno być mniej tego wszystkiego. Mniej tej zabawy. Bo i materiału jest mniej do ściągania, więc... Ciop, ciop, ciop. Dobra. Pokaż mi, gdzie jesteśmy. No nie. Czyżby to już było to? Czy nie trzeba punta zmieniać? Na to wygląda. Jedziemy. To sobie tutaj przygładzimy. No panie, no bajka. To je bajka. Tak, tak, dobrze. Dobrze, zweryfikujmy. Dobra, deseczka pierwsza. Deseczka druga. I znowu papierek. Chyba ostre. Dobra, i teraz musimy tak. Sprawdziliśmy, że już noże są ostre tam, gdzie powinny być, ale teraz czy wyszło nasze ostrzenie grzbietu. Więc mamy krzesiwko. Mamy tego to tutaj wariata i sprawdźmy. Ło! O, już sobie wypaliłem dziurę tutaj. Czyli działa. Działa, a ja będę musiał tutaj... Zaporysowałem krzesiwkiem. Dobra, sprawdzamy drugiego. Wiemy, że tu jest ostry, ale czy grzbiet jest taki, jaki ma być? Sprawdźmy. Tak, tak. O! I kolejne dziury w stole już są. Dobra. No i dobre. Zrobione. Mam nadzieję, że się podobało. Jak się podobało, no to wiesz, co masz zrobić. Oglądać poprzednie filmy. Albo następne. Czekać na następne. Spokojnie. Kiedyś będą. Ty, a jakbym tym przyjechał? Dobra, jeszcze ostatni tip na koniec. A propos tej gumki. Jak używasz krzesiwka i na nożyku ci się zrobią takie... Gdzieś tu było to. O, takie jak tutaj. Ślady po krzesiwku. No to tym, tą gumką, tym sabitoru, to też można usunąć. I masz czysty nożyk. I już mimo. Proszę, proszę. Możecie brać za darmo i szerzyć w świecie. Macie to ode mnie. Macie to ode mnie. Bierzcie sobie. I cyk, i pyk. I się okaże, że mikrofon... Nie, był włączony. Dobra.